Witajcie, wojownicy World of Tanks. Przed Wami program Najlepsze Strzały. Dziesiątkę otwiera Su-14-1. Celował w radziecki czołg, ale to T-29 miał złą karmę. Gracz zje trzy. Sporo wie o grze. Na przykład to, że w pierwszej kolejności należy niszczyć niebezpieczny niszczyciel albo artylerię, jeśli jest taka możliwość. Na ósmym miejscu doskonały strzał japońskiego OI. Wygląda na to, że niebezpieczny pocisk OP nie tylko przebił, ale i podpalił jednego T-34-100. W ślad za nim jedzie Sturer Emil. To już nie jest zabawa dla dzieci. Przeciwnik zniknął, jednak mistrzowska umiejętność przewidywania nie pozwoliła na ucieczkę. Na szóstym miejscu francuska artyleria z fenomenalną reakcją i szczęściem. Nie zawsze udaje się złapać dwie sroki za ogon, ale KW-2 jest szczególny. Potrafi i przejmować bazę, i niszczyć wrogów. Graliście kiedyś w czołgowego ping-ponga? Jeśli nie, oto pierwsza lekcja w wykonaniu T-29. Przeczucie nadchodzącej porażki często uruchamia dodatkowe umiejętności. Zegarmistrzowska precyzja w wykonaniu FV-215B. Srebro zdobywa legendarny kiedyś KW-1S. Haubica już nie ta, co dawniej. Jednak na swoim poziomie jeszcze może narozrabiać. A oto i on, przystojniak M18 Hellcat, na pierwszym miejscu. Spokojnie, bez pośpiechu robi swoje. T-29 schował się za domem, jednak nasz gracz znajduje maleńką szczelinę i trafia z penetracją. Dzięki za oglądanie najlepszych strzałów. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i zalajkowaniu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!